Ogromna ulga i zasłużone gratulacje. Ale pozazdrościć Justynie Kowalczyk po tym, gdy z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską, może niemal każdy. To jest na pewno rzecz absolutnie wyjątkowa w szerszej skali, nie tylko naszej uczelni. Bo w środowisku sportowców to rzadkość, a w gronie takich sportowców absolutny ewenement. Nauka troszkę sport na boczny tor zrzuciła? Być może dlatego o kolejnych stopniach naukowych na razie mówić nie chcę. Pod koniec listopada początek kolejnego sezonu.